Cześć, tu Wiesława. Drodzy widzowie, dzisiaj jedziemy do Viareggio, ale najpierw zjemy śniadanie w barze Santa Anna w Pizie i zobaczymy, jak miasto budzi się do życia w drodze na dworzec kolejowy. Toskania jest regionem Włoch przepełnionym pięknymi krajobrazami, zabytkami, średniowiecznymi miasteczkami i kojarzy nam się z widokiem winnic, krętych alejek wśród pól pszenicy okolonych strzelistymi cyprysami. Nie zapominajmy jednak, że Toskania to również 330 km wybrzeża Morza Tyreńskiego i Liguryjskiego. Na południu regionu znajduje się wybrzeże Etrusków z Livorno, w którym bawiliśmy w poprzednim odcinku. Dzisiaj zobaczymy północną część wybrzeża, czyli Versilię. Przed nami znany już Wam dobrze budynek pizańskiego dworca, zatem tren Italia przewiezie nas do Viareggio. Jesteśmy w miejscu, które można nazwać kolebką włoskiej nadmorskiej turystyki. W XIX wieku przebywała tutaj w Viareggio m.in. siostra Napoleona Paolina. Na początku XX wieku spotykała się tutaj śmietanka polityczna oraz intelektualna całej Europy. Z tego okresu pochodzą liczne piękne wille. Zajrzymy do jednej z nich. Willi Argentina, nazwanej tak od kraju, z którego pochodziła pani Francesca Racca Oitana, właścicielka willi. W 1930 roku na zlecenie właścicieli artysta Giuseppe Biasi namalował obrazy przedstawiające perskie wesele, a na zlecenie baronowej Józefiny Racca, córki Franceski, hol i sala na parterze ozdobiona została złoconymi sztukateriami odbijającymi się w błyszczącej podłodze z belgijskiego marmuru. Druga ważna postać w historii tego obiektu to inżynier Alessandro Lippi, autor projektu przebudowy z 1926 roku. W latach 50. XX wieku właściciele przekształcili obiekt w pensjonat, a w 80. latach majątek został zamknięty i z upływem czasu popadał w ruinę. Zarząd prowincji Lucca odkupił od właścicieli willę Argentina, a po remoncie w 2014 roku zainaugurowano działalność i nowy rozdział w historii tego ciekawego obiektu. Dzisiaj odbywają się tutaj liczne wydarzenia kulturalne oraz można zawrzeć związek małżeński. Na zewnętrznej elewacji widzimy zdobienia z płytek ceramicznych zaprojektowanych przez Galileo Chiniego, która nadaje rezydencji niezwykłej oryginalności. Spacerujemy jeszcze zupełnie sennymi uliczkami Viareggio wśród kwitnących oleandrów i drzewek pomarańczowych. Dochodzimy do Piazza Shelley. W jego głębi mieści się willa Paolina, zbudowana w 1822 roku, w której mieszkała księżniczka Paolina, siostra Napoleona. Obecnie mieści się tutaj muzeum i galeria sztuki współczesnej. Przy szerokich alejach prowadzących do nadmorskiej promenady znajdują się niezliczone kawiarnie, ekskluzywne restauracje i eleganckie butiki światowych marek. Ale są również zwykłe nadmorskie trattorie i do jednej z nich przywiódł nas przecudny zapach Fritto Misto. Miasto słynie również z karnawału, odbywającego się od 1873 roku. Przez kilka tygodni nadmorską promenadą paradują kolorowe korowody przebierańców oraz wozy wiozące ogromne papierowe kukły przedstawiające polityków i inne znane osobistości. Viareggio jest ważnym ośrodkiem stoczniowym i turystyki morskiej. Sumują tu przepiękne jachty, a w stoczni można przyjrzeć się budowie jednostek pływających. Wokół stoczni
mają swą siedzibę niezliczone warsztaty wytwarzające wyposażenie jachtów oraz sklepy z wszelkim asortymentem potrzebnym na łodzi. Panują tutaj również dogodne warunki dla surferów. No i moi drodzy, dotarliśmy wreszcie do plaży. W odróżnieniu od plaż na południu regionu, tutaj w Viareggio, są one piaszczyste i bardzo szerokie i ciągną się na odcinku 10 km. Podzielone są na kąpieliska, bagno, do którego wchodzimy po uiszczeniu opłaty i możemy korzystać z wygód oferowanych w danym obiekcie. Oprócz morza, piaszczystej plaży oraz tysięcy kolorowych parasolek, w tle widzimy robiące niesamowite wrażenie Alpy Apuańskie. Mimo swej nazwy nie są częścią Alp, lecz Apeninów. To tutaj w pobliżu leży Carrara, znana z kamieniołomów, w których wydobywa się biały marmur, którego używał do swych rzeźb m.in. Michał Anioł czy Giovanni Bernini. Dotarliśmy do plaży ogólnie dostępnej i tutaj mogliśmy wreszcie przetestować lot doktorem Onem. Potelektujmy się odrobinę tym nadmorskim La Dolce Vita. Posłuchajmy szumu fal i podziwiajmy błękit morza oraz nieba. Przyjemnie spacerowało się plażą i nawet nie wiemy kiedy dotarliśmy do kolejnego miasteczka, Torre del Lago Puccini. Nazwa nieprzypadkowa, bo tutaj właśnie urodził się słynny kompozytor Giacomo Puccini. Z Torre pociągiem wróciliśmy do Pizy. Dziękuję, że byliście ze mną w Viareggio.
Jeśli Was zainteresował mój kanał, to zachęcam do lajkowania, subskrypcji i bardzo dziękuję za to dotychczasowe. Trzymajcie się, do następnego spotkania, tym razem w Wielkim Mieście.